Witam wszystkich bardzo serdecznie w Minecraftie, w drugim odcinku naszego maratonu. Dzisiaj ze mną jest Jackhammer, Propoduga i ty. I o wielki jeden, dzień dobry. Tak, to jest nasz gość, nigdy jeszcze u mnie na kanale nie był, ale dzisiaj jest. Byłem na live'ach, co ty, kurde? Dobra, na live'ach się nie liczy. Jeszcze ani razu nie byłeś na odcinku. Dobra, co ja dzisiaj mam w planach, chłopaki? Będę budować barze na biomie grzybowym. A wy? Co byś budował? Barze na biomie grzybowym. A gdzie jest biom grzybowy? Daleko. Ile kratek mniej więcej? 2,5. Ile? 2,5. A łódką. A dobra, to szybko. No. Dobra, to ja lecę do magazynu po rzeczy. Jakby... Hey, Jack. Ja idę domek po prostu. Jakbyście coś słyszeli u mnie w tle, to sorry. Domek? Co, gdzie mam drugi domek? Nie pokażę ci. O ty. Dobra, nie, weźmy sobie trochę tego. Nie mam za bardzo pojęcia, co mam brać, więc weźmy wszystko po trochu. Na pewno chcę mieć tam jakby taką normalną osadę, więc drzewa też tam muszą jakieś rosnąć. Znaczy, dirta weźmy. Dobra. Właśnie słyszę. Dirta mamy mało. O, panie, ja mam dużo. To był sarkazm. Czekaj, gdzie ja są bym łopaty? Dał, mogę wam wysłać nawet. Nie chcę twoich obsranych diamentów. Co? Dobra, to co tam jest? Diamenty plujesz na nie? Nie. Weźmy to, weźmy sobie jedno. Na jednego to napluje, ale na resztę to nie. No, dobra, w sumie chyba wszystko mam. Nie, dobra, ty jeszcze rządu nie potrzebuję. Ej, tych creeperów nie mogę mieć. Nie mogą być ich więcej. Jak? Nie, pewnie mogą być. Dobra, trochę tego drewna, wybuchaj. Trochę tego. A ty skąd się wybuchło? Skunks. Dobra, idę do tej drugiej bazy, bo chcę sobie to zrobić fajnie. Ale będę miał chatę. Ile ja kopalnie będę miał? Ja. Ja teraz pomyślałem. W ogóle znam się zaraz koła dłuż niszczy. Co? Co, Jack? Co będziesz robić teraz? Będę stajnie robił do koni, bo ostatnio miałem zrobić, ale Jacek wyszedł. Hehe. Dobra, to ja leczę, chłopaki. Co to za domek jest? Obierek. Tak. Co zrobiłeś? Ale co? Co to za domek? I różowa wełna, proszę to zniszczyć. Domka Xa, bo nie ma. Musiałam mu zrobić. Ale on ma dom. Bez kitu. A, no to jest dom rezerwowy dla wiśniaka. Weź to zniszcz. Weź to zniszcz, bo ja nie mam czasu. Co wybudował to, co ja myślę? Nie, po prostu zwyczajnie taki domek wybudował. Nic takiego, Jack. Różowego kogata wybudował na środku. Znaczy jest różowy dywanik po środku, więc wiesz. No to dobrze. No. Moje myśli. Ma łóżko? Ma łóżko. Kłonik. O, właśnie, zrobić strip club. Co? Dla wyśniaków. Nieważne. Wystarczy, żebyś wszedł do tej wytwórni tych wieśniaków i zadzwonił dzwonem. To wystarcza. Ostatnio robiliśmy złe rzeczy z małym wieśniakiem. Cio, to się nagrywa. Ma ze wspomnienia. Bo przesłucham, który to? Ten, który wpadł do wody, taki mały gówniak. Znaczy, generalnie on teraz jest rybakiem. A kto się ten był w głównej roli? Wieśniak rybak. O kurde, ty nie wiedziałeś. Dobra, to ja już płynę tam w to miejsce. Czekajcie, czy ja mam wszystko? Chyba tak.
Dobra, witamy już po przerwie granie. Obierka nie ma, bo wywaliło mu internet i jesteśmy sami. Ja właśnie sam przepłynąłem te 2,5 tysiąca kratek. Nie chciałem was tym jakby zanudzać, więc no, już jesteśmy. No. I Jack dalej z nami jest. Dobra. No. Na szczęście internet mi nie szwankuje, więc... No. Hop, dobra, jesteśmy tutaj na tej wyspie. Czy są tutaj krowy? Co tu tutaj? Jest krówka, dobra. Bo mi ten granie zależy bardzo na tych krowach. Ze względu na to, że jest tych krów... Są pioruny, ale zapomniałem wziąć tego, trójzęba, co nie? To nie. Abyśmy krowić wtedy te? To jakby te inne krowy. Ale nie chcę mi się teraz zapierdzielać. Chyba, że ty byś do mnie przyleciał. Nie, nie chcę mi się, bo ja będę musiał później wracać. Dobra. Granie, ja tutaj mam jaskinię i się z tego cieszę. Obejdziemy sobie tą całą wyspę. Jack, jakby co, to tak trochę jeszcze podgłośni. Okej. Albo czekaj, nie podgłośni się. Powietrzasz. No, halo. Dobra, jest dobrze. Ja po prostu miałem ściszone słuchawki. Mnie raczej dobrze słychać. Mam taką nadzieję. W pierwszym odcinku mnie bardzo słabo było słychać, ale mam nadzieję... Dobrze słyszę. Wiem, ale na nagraniu to potem słychać wszystko. Nie możesz się na nagraniu podgłośnić czy coś? Znaczy ja już jestem na maksa właśnie podgłośniony. W tamtym odcinku właśnie nie byłem, ale w tym jestem, więc mam nadzieję, że lepiej mi będzie słychać. I tak... No kurde, czemu ja nie mam tego trójrzęba? Czy jakoś tak to się nazywa? Chyba że mieszkam na tej wyspie, znaczy na tej połowie wyspie, wiecie? A trzeba jeszcze obejść. To jest nawet spoko. No, a ja tutaj zamieszkam. Tam jaka mała wyszepka. Dobra. Trzeba coś zjeść. Będzie spoko. Ej, spoko jest to. Dobra, jestem, wróciłem. Dobra. Więc sobie muszę zrobić te podziemia w końcu. To ty rób podziemia, a ja tutaj się zajmę tym wszystkim. No dobra, ja tutaj sobie zamieszkam. Cięciu i tak, zrobiłem cięcia, bo poszedłem po właśnie trójrząd. Ale przestał padać deszcz. No, tak jest życie. Takie życie, fajne, czy nie? Ej, dobra, chodź spać. Dobra. Dobrze ma łóżko, bo jakbym nie miał łóżka, bym się chyba poszedł zabić. Na samym początku zajmę się tutaj farmą drzew. Jeszcze nie mam pojęcia, jak to zrobię, ale coś muszę wymyślać. Farma drzew, gdzie ja bym mógł zrobić? Mam pomysł. Nie, dobra, gdzieś tutaj zrobię. Tylko zetnę to drzewo. Drzewo! Grzyba się zetnę. Jestem ciekawy, ile ten odcinek będzie trwał. Mega krótko. Jakbym teraz chciał zakończyć, to mega krótko. Ale nie no. Odcinek musi trwać. Czemu nie idą, ile będą trwać te odcinki. Nie patrzę nawet na czas w sumie. Nie, jak odcinek będzie trwał pół godziny, no to pół godziny będzie trwał. I tam trochę pewnie wytnę. Ale nie na siłę. Dobra. Przecież by nie było tak, że wytnie 10 minut i będzie co oglądać. Nie, spokojnie. Bez przesady. Trzy.
Dzisiaj postanawiam, będę się starał mówić do ludzi priwiet, a nie dzień dobry, tylko priwiet. Naprawdę? Priwiet, no, normalnie. To nie jest źle. W ogóle tam wziąłem. Dobra, jakie bym się tutaj wejście zrobić? Priwiet do dorosłej osoby, priwiet. On do ciebie śpierdolaj. Do mojego, do tego, do ochroniarza, że właśnie mówię dzień dobry. Priwiet. Ciekawe, co by zrobił. Ciekawe, jaką miałby minę, jakby powiedział priwiet. No. Ciekawe, czy wie, co to znaczy. Myślę, że kojarzy. Jak każdy szumie. No tak. Pozdrawiamy twojego ochroniarza. Pozdrawiam. No. Jezu, dreszcze mi jakieś dziwne przeszło. Co tam liczysz? Dobra, będę cicho. Nie, bo to muszę, bo jakby chcę zrobić dziurę symetryczną, jakby symetryczną, muszę od drabinek ilość kratek było. A, dobra. Jestem zwolennikiem symetrii. Nie tylko ty. Coś nie jest symetryczne, czy to będzie gryzo do końca dnia. Myślę, że większość Minecraftowiczów tak ma. Większość. No. Dobra, jak to wygląda? Może na początku to jest takie... Takie inaczej, ale później to już jesteś totalnym zwolennikiem. No. Bo grę kilka lat w tą grę. Granie, jak lubisz budować, to... Jak tą symetrię zawsze masz. No tak. Ja myślałem, że diamentową łopatę zniszczyłem. Takie co jest? To jest na stać na 3 wydać 4 zbroje. No, chyba na wiecie już. Dobra. I to będzie trzeba jeszcze kreksy wysłać po diamenty, żebyśmy zrobili tam jeszcze jakieś rzeczy. Diamentowe i myślę, że mi po prostu tu jest ten zapas. No. No i tak naprawdę mamy wszystko. Tak, a i będę musiał dwa diamenty, ten się z domku. Jak sobie ten, jak już zrobię dziurę. No spoko, spoko. Musimy zrobić enchantik tutaj. No to dwa diamenty, kryzy kopy i 10 razy więcej. No, bez kitu. Mogę, Kaik, chciałbyś w tej serii, a jeszcze nie było go w odcinku. Może w 5 odcinku będzie. W 5? No. Dobra. No tak, bo ma kolejki z bratem. Aż on w ogóle mówił, że tam w tygodniu to nie gra. I co? Tylko jego brat ma to. No niedobrze jest to, że jego brat młodszy, że junior. Mhm. On gra, ale nie jest liczony w kolejkę. To takie jest... Masz mały. To jest, no, to jest dziwne. Jakby rozumiem, mam się to Birka siostra tam gra przez jakiś czas, tam chyba godzinę lub pół godziny. Mhm. Tak, sobie tam oglądam, że to coś tam sobie obejrzy albo pogra. Nawet chyba w tego, w GTA to ona nie grała. W GTA? W Minecrafta przeważnie gra. Albo w LEGO Jurassic World. Tak? Mhm. Ja to kiedyś miałem. I w ogóle, gdybyś chciał pograć w jakiejś gry LEGO, szczerze. No ja przecież mogę ci pożyczyć. Wiem, tylko na razie mam do przechodzenia, mam The Last of Us do przejścia. Mhm. Te kolekcje Nathana Drake'a. Tam Assassin's Creed Origin sobie przechodzę jeszcze raz. Tak? Się usunę pliki przez przypadek zapisu i mam wszystko od nowa. No. Tak to ten. W The Last of Us to jestem w totalnej dupie, za przeproszeniem. Mówisz? Szczerze. Bo weźcie do kanałów. Mhm. Tam. Wiesz, nie wyjdziesz. Nie chodzi o to, że jakby jest wyjście, bo jestem w takim hotelu, dosyć takim dupnym hotelu, szczerze. I tam jest ten. Jak to się mówi? Winda. No. I tam z tą.
Bo tam chłop musi odprowadzić tam taką dziewczynkę, jeżeli kojarzysz. Tak. No, bo ona z lekarstwem, to ten, to takie... To takie wchodzimy na windę, bo trzeba było się wspiąć o piętro wyżej. I ten, i ona weszła, a ja już niestety nie, tylko spadłem na dół. O gdzie jeszcze nie. jest woda i się trudniej poruszasz. I tak. Odpaliłem, tam się znalazł, tam był generator, tam był ogółem ten generator, żeby ten, odpalić światło i te inne. Odpaliłem jeden raz, z czego dobrze, że miałem shotguna, bo shotgun to jest w tej grze, to jest potężna broń, szczerze, jak na blisko. No to tak, to paręnaście zombiaków się ten, paręnaście zombi się zbiera nowych, które uciekają, a później wracają cię ten, szybko walą. To naprawdę? ten, to shotguna jej łatwo ściągnąć, ale jest mutant, który nie wiem, tego się nie da ściągnąć. Tym trzeba tak, mołotowem i granatem dobić. I jeszcze tam ten załatwić, jeszcze parę razy z shotguna, a ja nie mam amunicji praktycznie. O Lord. A później są jeszcze tam ten, jak zginąłem, to poszedłem tam dalej. Zombiaków tam nie było. Bo ten generator tutaj przyzwał, ale nie odpaliłem tego generatora, poszedłem zobaczyć, co jest dalej. I są drzwi na karty, które działają tylko na elektryczne, znaczy, że muszę albo szybko te zombiaki załatwić i tam pójść, albo je załatwić i dopiero tam pójść. Boże. Ja próbowałem paręnaście razy, moja postać klnęła, mówiła wszystko. I takie, kurde no, co działaś w końcu, kurde no. I byłem, dobra, i takie... Dobra, to chyba dlatego był ten generator tam na dole. Miałem takie, kurde, nie chcę się walczyć z tym mutantem, bo te, jakby te małe zombiaki, to one są jeszcze na takie, na, tam na pstryknięcie palcem, tak, ale ten koleś tam, on jest jeden, ale on wytrzymuje ponad 5 strzał shotguna w głowę. Jeszcze rzuca jakimś granatem, który jakby, to jest zombiak, który tam przez długi czas jest zarażony. Jakby ktoś na przykład tam, nie wiem, jak to powiedzieć, jak ktoś ma to zakażenie, nie wiem, przez parę miesięcy, to się zmienia w tego mutanta i ten mutant wytrzymuje te paręnaście strzałów z shotguna i mołotowa i granata. No. I jeszcze rzuca jakimś takim, jak rzuca, to rzuca takim granatem, który daje jakiś taki dziwny pył. Co? Nie wiem, jakby, kurde, nie wiem, to jest broń ten... Biologiczna? Biologiczna, no. Normalnie. Chłopie, co ty grasz? To jest The Last of Us. To jest pierwsza część. A to w drugiej musi być. Ja jeszcze nawet pewnie nie jestem... Nie, jestem pewnie ponad połowę, jakby... Nie wiem, czy to jest połowa. Ale dotarłem do ratusza. Z ratusza muszę gdzieś iść dalej, na zachód, tam na północ chyba lub na zachód. I no. Gonią mnie jednostki. Specjalne. Bo ja się trochę odpalę dla sofa, szczerze. Tak? Aż tak? To powiem ci, że... Znowu muszę wrócić do generatora, a tam jest plątanina. Tam są dziury w dół, w górę, kuźwa, nawet mi się nie chce chodzić po tym. Już z samym tym wejściem, co działa na karty, miałam problem ze znalezieniem. Nie każda gra jest łatwa. Ja w Outlastie, jak się męczyłem. Już, no to już kolekcja na to na Drake'a będzie łatwiejsza, mam nadzieję. Oj, powiem ci, że w jedynce będzie się dobrze bawił. Trudno ale będzie? Ja nic nie mówię, ale w jedynce będzie się dobrze bawić. Mam nadzieję, że jedynkę przejdzie przynajmniej w ciągu roku. Ale nic nie mówię. Pierwszą część? Tak. Znaczy, ja przeszedłem 60% i potem nie grałem przez dłuższy czas, bo nie miałem chęci w to grać. Albo grałem tylko 5 minut. Do zapisu. Tylko szybko do zapisu. Potem przystanek. Chwila przerwy. Dni przerwy bardziej to było, ale jest nieważne. Może jak ktoś grał, no to wie, o czym mi chodzi. Jakby widziałem w całą fabułę tego najnowszego Uncharted. To
tej najnowszej części. A to nie jest to samo, co jedynka. Ja nie oglądam całkowicie 1-3. No to powiem ci, że w jedynce będzie się dużo wkurzać. O wiele więcej będzie się wkurzać niż w... Na pewno chyba dwójce, bo w dwójce o wiele mniej się wkurzasz. Ła, krowa. W trójce to już jest w ogóle łatwo, czy...? Nie, bo jeszcze nie przeszedłem do trójki. Jestem dopiero na dwójce. Tylko teraz mi się nie chce grać. No, spoko. Mogłem to bardziej wygnieść. Lepiej to będzie wyglądało, ale bym sobie coś zrobił. Dobra, mam pomysł. Robię tutaj swoją jakby taką... dorobię swoją własną ścianę. Dobra. No, ty mam ochotę grać cały czas w GTA. Jak wstało dzisiaj rano, to takie... Właśnie CG... Jestem o 7. Później mi się ekran... Urwał mi się film i wstałem o 8. A na 9 miałem do szkoły. Tam oglądałem sobie w łóżku coś i tam przysnąłem i tata mnie tutaj 3 razy dzwonił o 9, bo tak statu mam, co do mnie dzwoni. To dobrze. Najlepiej, że jeszcze miałem wibrację, miałem dźwięk, miałem włączony dźwięk, ale miałem wibrację i miałem akurat tam telefon chyba pod ten, tam przy głowie czy tam pod ręką i takie, kurde, co mi tam wibruje, kurde. Co się dzieje? Co się dzieje? Trzęsienie ziemi czy co? No. Ale takie, no, budzę się, kurde, 9, ty. No 40 minut, żeby dojść na historię. Ja chyba przyszedłem na ostatnie 25 minut. Tak się szczerze. I tam później się tu ten powiedziałem panu, że tam zaspałem i tam większość razy się też mnie pytała, co się stało. No, zaspałem normalnie. No, no. Poszedłem, nie wiem, o pierwszej w nocy spać, bo nie mogłem zasnąć. A to mi psałeś. No. Spoko, ja jeszcze później. To w ciągu dnia poszedł jeszcze spać. No, to wszystko jasne. No. Ale tak mi się dobrze spało, że później mi się nie chciało spać. Wiesz, jak mi się dzisiaj nie chciało wstać. Ja. Dzisiaj po prostu chyba taki dzień jest. Taki lipowy ten dzień. No, kurde, co ja robię? Właśnie, żeby patyki kraftowa mogę pójść na ciemnodębowy biom i tam wsiąść tego drewna w pizzu, zmienić na deski, zrobić na patyki, albo zrobić na deski, a później na skrzynię. Jest! To jest drewno, które mi jest potrzebne praktycznie. To czarne? Tak, a ja mam niedaleko tego taki dup las. Jest! To niezłe. Teraz się wzbogacić o to. My jak coś mamy, to szarżonki tego. Okej, mi się nie chce wyjść do domu. Rozumiem. Creeper mi dupnął skrzynię! Oho! Aha! I ten kurw, co ja mam coś takiego, że jak ktoś do mnie zaczyna strzelać w GTA, co nie? To takie, już nie żyjesz. You're dead. Może uciekać, ale dopadnie. Jakbyś grał w Fortnite'a, to tam jest taka motka, że ta postać stoi i tak próbuje złamać patyk i ten i tak takie wskazuje na tą osobę, wyświetla się patyk, a na ten patyk kłamie, że zginiesz. Co jest coś takiego. Ale ci może zaraz wyślę, ale muszę skrzynię złapać. O fuck, zapomniałem o zbożu. Dobra, gdzieś tam obok mam wyspę. Może będzie. No, bo wiesz, ja tutaj chcę mieć jakby... móc tutaj funkcjonować normalnie. Ja też tak mam taki ogólnie też mam tutaj taką misję. No i rozpierdoliło wszystko, za przeproszeniem. Jewala. Dobra, tutaj schowam tego kobla. Nie wiem, schowam sobie żelazo, gravel. Andezyt chowam do skrzyni jędowej. Na razie. Niszczę, dobra. A ja zrobiłem nad spoko. Dobra, wejść się tutaj jakoś inny zrobimy. Dobra. Też zajmę trochę za środek. Albo trochę chociaż wykopię tego.
wale, ile tych rzeczy. Te klipery to jest taka rzecz uprzykrzająca życie graczom. Ja znalazłem norkę. Żeby tak kopię i nagle dziura. Dziura. Normalnie. No, gościu. A tu jest to okno, dobra. Jak już tak kopię, nie mam pojęcia, gdzie to okno. No, co? Lada, może to poza odcinkiem, bo to jest na temat. Dobra, spoko. Ma na grzyba zjeść? Nie, ma. No tak, bo tutaj ma na to sadzić. Zapomniałem. Ej, sobie, co nie? Ciekawe, co by się stało, jakbyśmy teraz poszli na ten świat, gdzie jest plastikowy texture pack. O nie. Pamiętam, że my się tym jaraliśmy tak kiedyś. Jakbyśmy teraz wszedli, to byśmy oczoprosy byśmy dostali kiedyś. No. Jakieś... To tyle plastiku było na widoku, bo Jezu. Ale każdej chwili mogę to pobrać znów. A bo ty tam możesz jeszcze te normalne texture pack możesz zostawiać normalnie? No tak, normalnie możesz. Tylko musisz je pobrać na świat. Czyli jak masz tam graj po prostu graj, to ostatnio się obcie. Pamiętam, że wioskę chyba robiłem, ja się nie mylę. No, wioskę tam robiłem. To było najlepsze, to jest najlepsze. O, jaka fajna chatka. Ja na drzwi trochę inne muszą być. Wiecie co ludzie? Środek domku sobie zrobimy w kolejnym odcinku, a ja zaraz będę tutaj kończył. Zrobię sobie tylko jeszcze jakąś skrzyneczkę. Dobra, mam skrzynkę. I zbudujemy sobie jeszcze farmę. Małą farmę. Dobra, szybko zagregowała się przy magazyn zrobić. Tak, proszę. Idę pod strażą szybko. Dobra. Tylko to trzeba zamienić na... Na bruk. Fuh, te klipery. Bez kit. Kurde, a już... Zawsze jak mi zni... Jakby... Teraz tak aż tak nie panikuję, jak mi taki klipper wybuchnie. Ale jak kiedyś mi wybuchł klipper, to byłem tak wkurwiony, że muszę znów segregować skrzynię. Tak ja... A bo ci, on ci w skrzyni wybuchł, tak? Chciałem powiedzieć, że creeper ci pękł w skrzyni. On mi zniszczył jedną skrzynię i pół. Aha. Półtorej skrzyni mnie zniszczył. Ale na szczęście, że to był z budulcem. Bo tak to mogło szybko wpieprzyć coś do skrzyni. Jakby mi wybuchło z tymi różnymi temami, to o Jezu. Gdzie co gdzie chować normalnie. Bez kit. Ej, chodź. W sumie to odkładam to, co potrzebuję. Głupiesz tam? Biorę siekierę. Biorę jakieś drewno na zapas. Idę ścinać drewno. Okay. Ja tutaj sobie robię jakieś podstawowe schodki. Będzie spoko. Wezmę nawet bloki kości. W ogóle wziąłem z naszego domku bloki kości, bo czemu by nie? Mamy tego dużo. Bo nas stać. No właśnie. Stać nas, no to co? No to możemy. Jeszcze jakieś wezmę jedzenie, bo mi się kończy. Na easy da się przeżyć. Bijasz tutaj do mnie? Nie, idę po drewno przecież. A, no tak. Skrzynia. W domku muszę zrobić w końcu jakiś magazyn, bo tam mam tylko łóżka. Muszę sobie też tu zrobić akwarium, bo tutaj mam tuż... Obok mam taką mini rafę kolorową. Dobra, czas na pewno. Kolorową. Jeszcze obok mam taką większą. Tak? No. A jak ktoś to, jeżeli myśli... Jak ktoś, to ja mam kilo... Ten kilo ze sliptaczem. No. W Ender skrzyni, więc jak ktoś to... Czyli nie martw, że gdzieś kurde zniknął. Dobra. What the fuck? Dlaczego to jest... Wiem. A i zauważyłem, że mamy sliptacza na tego, na książce. Więc może będzie drugi kill. Może. Może. Ja tutaj muszę poprawić farmę.
tych drzewek i trawy, wygląda na to, że tutaj mi ten grzyb się rozrasta. Jakoś tutaj wchodzi. Nie wiem jak, ale chyba źle wygląda Właśnie, tego. będą się farmy żółw zrobić tutaj. Jaki fajny masztek tutaj będzie. U mnie to będzie taki typowy farmland. Ja już to tak widzę, że jak się tu wejdzie za parę tygodni, czy tam za parę miesięcy, to taki jebitny los. Jezu, jak te liście wszystkie wyglądają, takie nieprzezroczyste. Kurde, potrzebuję trochę więcej kamienia. Nie podoba mi się wygląd tego. Szczerze. Czego? Pamiętasz jak ten, jak są takie nieprzezroczyste liście? No, to mi takie wygląda, to takie... Ja właśnie na taki gram. Takie pół na pół bym powiedział. Dzięki. A ja sobie właśnie na taki gram. No, w ciemnodębowym lesie jest duży rejd potworków. Mówisz? U mnie zero. A ty masz biom grzybowy. No, to nie ma No. potworów. To jest mega fajny biom. Praktycznie. A w Nie, w tym ogóle ciemnym. wierzchniach też nie ma. Serio? I co to jest za biom? Kurde, nie wiem. Biom peaceful tego? Biom peacefula? No, tutaj w ogóle nie ma potworów. A ty chyba fantomy nie możesz tu raśpić. Co jest? Myślisz, dlaczego tutaj chcę być? Wchodzę do jaskini bez pochodni, bez niczego i lecę. W sumie dla ciebie to powinno być gorzej, bo ty chciałeś mieć trudniejszego Minecrafta. Znaczy tutaj też, ale wiesz. Potrzeba. Chociaż się cieszę, że wilki nie zabijają krów. Też kitu. A co, i też nie ma wilków. Nie spoko, ale nawet jeżeli by ten były. To się cieszę, chociaż, że tutaj ten, że To są wilki tylko ci krowy. nie. No co, no kraina krów normalnie. No, jak jest kraina lodu, to jest kraina grzyba. Właśnie, będę sobie czekać na krainę lodu. Chociaż czekam, szczerze. Zapomniałem o tym. Serio? W kalendarzu mam ustawione. Ty mogłeś o tym zapomnieć? No się też dziwię, ale no. Jak się gra w GTA, to praktycznie myśli o GTA, a nie No krainie tak. lodu. Ktoś mi coś gada o kasynia, ty. Jesteś w siódmym niebie w ogóle i musisz ukrainia lodu. Dobra, ty tam pierdol, ja sobie pomyślę o czymś innym. No, ja tak mam na lekcie Jezu, zostać. polskiego. Pani nauczycielka sobie mówi, a ty jesteś w ogóle w siódmym niebie. Ja jestem w siódmym niebie, ja się palę, jeżeli zajebiście. Normalnie. Żartowałem. Może. 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 Te morze to jest takie przekonujące. Że jednak nie. Że to jednak nie żart. Dobra. Ja ten odcinek już będę kończyć, ludzie, bo nie idą trwale. Myślę, że jest trochę trwa. Więc. No co? Wybudowaliśmy dzisiaj domek. Nie ile ten odcinek będzie trwał. Grani ma tą krowę. I co? Zostawcie lajka, suba, komentarz. I co? I tyle. Jak No i masz. pewnie życzymy. No to. Pa, pa.